to był młody chłopak, lat zaledwie kilkanaście. Nie spał po nocach, kiedy odkrył w sobie pasję. Swoją historię rozpoczął na komarze, a jazda na nim sprawiała mu dużo wrażeń. Mama prosi bardziej, mówi: synek, chodź już spać. On siedział w garażu i obmyślał nowy plan, jak stuningować gaz i reakcję na manewkę. W końcu doszedł do wniosku, że zmieni swoją bestię. Yamaha R1 to było jego marzenie. Rodzice się nie zgodzą, bo przecież był jeszcze dzieckiem. Już nie był takim dzieckiem jak te dzieci z podstawówki. Wolał jeździć motorem niż mieć czas na browar kumpli. Zarabiał złotówki przez pucowanie aut, bo chciał dążyć do celu, zrealizować swój plan. Mówił: jutro będzie lepiej, kiedy szedł do łóżka spać. Te jutro bywało gorsze, ale on nie liczył strat. Tak więc za kilka lat, gdy miał lat już 20, przyjechał Yamaha z warszawskiego przedmieścia. Już swoje marzenie to były godziny szczęścia. Poznał grono ludzi, którzy też to czują w serca. Wspólne wypady i planowanie tras. Kochał to adrenalinę, pociągając mocny gaz. Czuł sobie to siłę, gdy zjeżdżał na lewy pas. Wszystko zostawiał w tyle, czując porywisty wiatr. Tak pewnego dnia zmówili się na ognisko. Fajna rozmowa, piwaki, nie jedno piwko. Tam poznał się dziewczyną, śliczną jakby ze snu. Ona patrzyła mu w oczy, aż mu brakowało tchu. Tak powstała miłość, bo pokochał tu dziewczynę. Teraz wiedział, po co jest i wiedział, po co żyje. Spotykał się z nią parę razy na tydzień. Powiedział, że się pobiorą i złożył jej obietnicę. Ona martwi się o niego, gdy odjeżdża na maszynie. On ty zakładał kask, zaczął świat inaczej widzieć. Choć kochał ją na życie, to lubiał pociągnąć gaz. Tutaj nie czuł lęku, wsparcie u kolegów miał. Dziewczynę ze sobą brał, tak spędzali czas we dwoje. Miłość nie zna granic, wiedział, że teraz ich kolej. Rysowanie serca dwa na piasku nad morze. Śpiewanie piosenek, kiedy wracali wieczorem. Myślał tylko o niej, kiedy nakrywał się kocem. Aż pewnego ranka obudził się z telefonem i usłyszał tekst: kochanie, zaszłam w ciążę, cieszył się ten chłopiec. Tyle dla niego radosne, pojechał na zakupy. Zaręczy nowy pierścionek, potem pędził do niej. Ciekawy, co ona powie, zamyślony człowiek. Wziął, pojechał na czerwony, spojrzał w prawą stronę. Tam jechał tir rozpędzony. Zmiotło go z drogi, niczym wiatr, który tak czuł. Ona nie wie o tym, wygląda jego wrót. On się toczy po ulicy, złamane kości u nóg. Miał podal motocykl, Yamaha złamana w pół. Padł bez ostatniego tchu, ona odbiera telefon. Bardzo współczujemy, wybranek zabił się pędzą. Tak została sama, we dwoje tworzyli jedność. Jednak nie odejdą, dla nich tam czas pamięcią.